Szwecja kusi turystów przepiękną naturą, nowoczesnością, zorzami i wieloma innymi walorami. Wiele osób marzy, by ją odwiedzić chociażby na weekend, ale Skandynawia jest droga. To wie prawie każdy. Udało się upolować śmiesznie tanie bilety na samolot do Sztokholmu. Przylatujesz i dopiero zaczyna się zdziwienie. Dojazd z lotniska droższy niż lot, a to dopiero początek. Dziś podpowiem Wam, jak poruszać się zarówno po Szwecji, jak i po Sztokholmie skutecznie i komfortowo, a jednocześnie możliwie najtaniej, jak się da. Zapraszam! Lądujesz na lotnisku Skavsta i tu nie ma za wiele pola do manewru. Najtańszą, choć drogą i najlepszą opcją jest autobus Flixbus Sarna. Bilet obecnie kosztuje 229 koron, to jest około 90 zł. Najlepiej i najwygodniej kupić bilet online. Autobusy dostosowane są do przylotów, więc nie jest problemem zająć w nim miejsce i dojechać do Sztokholmu w jakieś 85 minut. Moim prywatnym zdaniem warto naprawdę rozważyć wybór lotniska, bo summa summarum z Skavsta tanio nie wychodzi. Bardzo często po prostu nie opłaca się zarówno pod względem ekonomicznym, jak i czasowym. O wiele więcej opcji dojazdu ma się do wyboru po przylocie na główne lotnisko dla Sztokholmu, czyli Arlandę. Mamy tu szeroki wybór środków transportu. Najszybszym, choć nie najdroższym, transportem do szwedzkiej stolicy jest Arlanda Express. Bilet kosztuje 320 koron, to jest jakieś 120 zł. Możemy go kupić zarówno w automatach, jak i wygodniej online. Zjeżdżamy na peron, pociągi jeżdżą co kilkanaście minut, wsiadamy i po 18 minutach wysiadamy na głównym dworcu, a właściwie centrum komunikacyjnym Sztokholmu. Ponad dwukrotnie droższą opcją jest taksówka. Wygodnie, nie tanio i około godzina drogi. Skupię się jednak na najtańszej opcji dojazdu do miasta, która zapewne zainteresuje wielu z Was. Skorzystamy z komunikacji miejskiej dla Sztokholmu. Bilety możemy również kupić w automatach, w sklepikach Presbyran. Najwygodniej jest zainstalować sobie na czas pobytu aplikację SL App. Aplikacja dostępna zarówno w języku szwedzkim, jak i angielskim. W niej bezpośrednio kupimy bilet, sprawdzimy najlepszą trasę komunikacją i łatwiej zaplanujemy jakikolwiek tur po Sztokholmie. Polecam, bo bardzo ułatwia poruszanie się. Zasada jest taka, że im dłuższy czasowo bilet, tym taniej wychodzi. Warto rozważyć zakup biletu dobowego czy nawet tygodniowego przy kilku dniach pobytu. Jednorazowy bilet na 75 minut, wystarczający spokojnie na dojazd z lotniska, kosztuje 42 korony, to jest nieco ponad 10 zł. Mając już bilet, wsiadamy do autobusu jadącego do Mestadstahun. Tam przesiadamy się na pociąg podmiejski, tak zwany Pendeltåg, i tym pociągiem dojeżdżamy już do centrum Sztokholmu, stacja Stockholm City. Można tu się przesiąść na pociągi w innych kierunkach. Wychodząc na wyższe poziomy T-Centralen, mamy do dyspozycji wszystkie trzy linie metra. W obrębie tego ogromnego kompleksu komunikacyjnego znajduje się również dworzec kolejowy i autobusowy, o których powiem w dalszej części filmu. Jesteśmy już w Sztokholmie. W dalszej części filmu przybliżę Wam komunikację miejską i sposób jej działania. Jak już wcześniej wspominałem, system metra składa się z trzech głównych linii oznaczonych różnymi kolorami oraz siedmiu faktycznych tras. Tunelbana ma dokładnie 100 stacji, z czego 53 znajduje się na powierzchni ziemi, a 47 to stacje podziemne. Wiele stacji szczyci się sztuką i udekorowana jest dziełami wielu artystów. Sztokholmskie metro często nazywane jest galerią sztuki. Warto to zobaczyć.
Z kolei naziemne odcinki też oferują piękne widoki na miasto, włączając w to panoramy z wysokich wiaduktów czy mostów. Metrem dojedziemy bezpośrednio do Starego Miasta, czy do niedawna największego na świecie sferycznego budynku Globen, Avicii Arena. Ciekawostką jest, że komunikacja miejska obejmuje również trasy wodne. Istnieje kilka linii wodnych, tak zwanych SL-BOT. Tu widzicie linię płynącą do Djurgården z przystankiem przy parku rozrywki Gruna Lund. Skąd można też dotrzeć krótkim spacerkiem do kilku innych atrakcji turystycznych, takich jak Skansen, Muzeum Vasa czy Muzeum Abby. SL-BOT pływamy też z biletem SL. Linia warta polecenia ze względu na widoki, a sama podróż przyjemna, zwłaszcza latem. Stockholms Central Station. Sztokholmska stacja centralna to główny sztokholmski dworzec kolejowy. Położony jest w samym centrum miasta i jest to również ważny węzeł komunikacyjny transportu miejskiego. Wchodzi w jego skład stacja T-Centralen dla metra i stacja pociągów podmiejskich Stockholm City. Jest tu 17 platform, z których odjeżdżają pociągi dalekobieżne w najdalsze rejony Szwecji, czy też do sąsiadujących krajów, na przykład Oslo. Tu też trasę kończy Arlanda Express. City Terminalen. Największy dworzec autobusowy mieści się dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest i Centralen, czy Stockholm Central Station. Stąd odjeżdżają autobusy w każdym kierunku, zarówno miast szwedzkich, jak i wielu miast europejskich, m.in. w Norwegii, Danii i Niemczech. Jest wiele firm, które oferują przejazdy autobusowe. Są to na przykład Swedbus, Netbus czy Flixbus. Stąd też jeżdżą autobusy Flixbusarna, kursujące do wszystkich lotnisk dla aglomeracji Sztokholmu. W Sztokholmie jest też kilka linii tramwajowych. Widoczny tu tramwaj jedzie z T-Centralen w kierunku Gruna Lundu i innych muzeów wspomnianych wcześniej. Warto też wspomnieć o częstych kontrolach biletów, a jazda bez ważnego biletu zwykle kończy się bardzo wysokim mandatem. O ile nie da się wejść do metra czy autobusu bez biletu, to już do pendeltogu czy tramwaju może się to udać, ale zdecydowanie odradzam. Sztokholm ma kilka węzłów autobusowych, takich można powiedzieć centrów przesiadkowych. Do wszystkich dojedziemy metrem bądź pendeltogiem. To akurat Slussen, stąd rozjeżdżają się autobusy miejskie w kierunku wschodnim do takich gmin jak Nacka, Värmdö czy Gustavsberg. Aby sobie zobrazować ten system, warto skorzystać z aplikacji Stockholms Rail. Tam mamy schemat połączeń metra, pociągów pendeltog, tramwaji i pełną listę linii autobusowych odjeżdżających z danej stacji. Linki do wspomnianych apek ze sklepu Play dodam w opisie filmu. Z pomocą przyjdą również mapy Google. Autobusami dojedziemy już prawie we wszystkie zakątki tego rozległego miasta. Do autobusu wchodzimy zawsze drzwiami przy kierowcy i skanujemy bilet uprawniający do przejazdu. Wyjątkiem są osoby z wózkami dziecinnymi i inwalidzi na wózkach, którzy wsiadają środkowymi drzwiami. Są oni też zwolnieni z okazywania biletu. W autobusach wyświetlana jest nazwa następnego przystanku,
i bardzo często komunikat głosowy. Spora część przystanków to przystanki na żądanie i aby autobus się zatrzymał, trzeba wcisnąć przycisk stop odpowiednio wcześniej. W godzinach nocnych przeważnie raz na godzinę kursują linie nocne z czarnymi numerami, często zaczynającymi się od 9, choć nie jest to regułą. Linie te mają nieco inne trasy niż linie dzienne. W Szwecji wszyscy ustawiają się w kolejce do autobusu, często z dystansem pomiędzy oczekującymi. Nie wypada się przepychać czy wchodzić poza kolejnością. Zwyczaj warty naśladowania. Podsumowując, chcę wspomnieć o tym, że warto pojeździć sobie liniami metra i zobaczyć jego stacje, często nazywane najdłuższą galerią sztuki w Europie. Ponad połowa stacji znajduje się na powierzchni, co pozwala zobaczyć zarówno sporą część miasta, jak i nieprzeciętne widoki. Oglądanie okna z miasta pociągu to też jakaś alternatywa zwiedzania miasta. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym materiale pomogą Wam w poruszaniu się po tym pięknym kraju i ciekawym mieście, a także pozwolą nie przepłacać za bardzo drogie taksówki czy też nie tani Uber. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu do końca. Zachęcam do śledzenia kanału i komentowania pokazywanych tu treści. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.